Jesteśmy przy budowie portu osłonowego na przykopie Mierzei Wiślanej. Część północna, budujemy falochrony portu osłonowego wschodni, zachodni. Zakończyliśmy prace kafarowe na falochronie wschodnim, wykonaliśmy 921 metrów bieżącej grodzy. Obecnie trwają prace kafarowe związane z pogrążaniem ścianki na głowicy. Jednocześnie prowadzimy prace narzutowe, których mamy wykonanych około 50%. Dodatkowo układamy prefabrykaty typu X-Block Plus, mamy ich ułożonych około 20% na falochronie wschodnim. Dzięki ciężkiej pracy kolegów z działu mostowego otwarty został most południowy, co pozwoliło na przekierowanie ruchu z drogi wojewódzkiej poprzez most, a nam pozwoliło na wznawienie prac kafarowych oraz instalacji mikropali. Mikropale mają za zadanie wzmocnienie nośności grodzic stalowych. Jest to jedna z ostatnich faz budowy kanału. Po instalacji mikropali zostaną zamontowane oczepy żelbetowe i po zakończeniu oczepów żelbetowych będzie można wykonać roboty czerpalne i docelowo puścić wodę w kanale. Rozpoczęliśmy prace pogłębiarskie na kanale żeglugowym, czyli zasadniczej części tej budowy, który będzie łączył Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Za mną widać pogłębiarkę, którą sprowadziliśmy specjalnie do tego celu. Jest to maszyna jedna z najnowocześniejszych w Europie, a na pewno najnowocześniejsza w Polsce, dedykowana ściśle do wykonania tego zadania. Poza tym na kanale żeglugowym zakończyliśmy etap prac żelbetowych związanych z wykonywaniem oczepów i w tej chwili prowadzone są już prace wykończeniowe związane z instalacją wyposażenia technicznego nabrzeży oraz z wykonywaniem już pasów technologicznych, na którym właśnie stoimy. W najbliższym czasie planujemy wykonanie prac pogłębiarskich do śluzy północnej, następnie przeniesienie pogłębiarki na Zalew Wiślany i wykonanie kanału od strony południowej, również do wrót śluzy. W finale, na koniec tego roku, po montażu pełnym już wrót śluzy i ich uruchomieniu, dokonamy pełnego przekopania kanału żeglugowego.